Siema, siema z tej strony, Ptakun. Dziś będzie tym razem temat nierynkowy, kurwa, bo miałem przygodę. Mianowicie miałem niedawno randkę z laską, jak żeby inaczej, z Tindera, bo teraz to tylko to jest. Bo te inne to są gównowarte, no i tak, no i się spotkaliśmy. I laska taka, wiecie, gadatliwa, dużo gada, nie? Ja tam tylko przytakuję, pytam, czasem coś tam o sobie powiem, ale nie za dużo, bo trzeba być tajemniczym, tak słyszałem, nie? I tego. I wiecie, co było przejebane, nie? Niezbyt dobrym połączeniem jest, jak laska dużo gada, jednocześnie jej capi z ryja, wiecie, tak jakby ktoś strzelał gównem z karabinu. No więc nie było to tak do końca fajne. Tym bardziej, że laska sprawiała wrażenie takiej troszkę zadumanej w sobie. Wiecie, no fajna z wyglądu, no, nie była zła. No ale wiecie, jak to jest z tym zapachem, no trochę niszczy tam atrakcyjność, no i cóż, no. Pogadaliśmy jakieś półtora godziny. No i spytałem się, coś jeszcze zamawiamy? No nie, dobra, okej. Wiadomo, żeby nie było, żeby kurwa nie było, no to zapłaciłem za nas, nie? Nie, że ona za siebie, ja za siebie, tylko ja za nią, żeby nie było, że jestem szowinista, czy chuj wie. Pod tym względem jestem bardziej staroświecki. No i cóż, no, odprowadziłem ją do samochodu, który swoją drogą był, no, troszkę brudny, ale chuj. Laska bardzo pracowita, na dwie zmiany, na dwa etaty pracuje, no to chuj, mogę nie mieć czasu, żeby umyć zęby i samochód. No to dobra, odprowadziłem, pojechałem w pizdu, ja sobie poszedłem w pizdu do domu, napisamy SMS-a grzecznościowo, czy bezpiecznie dojechała do domu, no i już nie odpisała, tak? Już nie odpisała. Się zdenerwowałem trochę, no kurwa mać. Wchodzę na Tindera, a tam... Ona mnie usunęła z Tindera i wiecie, już znikła ta para z nią, nie? Że znikł nagle czat, znikły zdjęcia, po prostu mi w pizdu usunęła, nie odpisała na SMS-a, zrobiła tak zwany ghosting, tak to się chyba mówi. Czyli po prostu w pizdu usunąć next, następny frajer tam do tego, żeby zapłacić za randkę, wiecie. No tak to przynajmniej odebrałem, no. Laska 30 lat. Ja rozumiem, gdybym miała 20 lat, no to mogłaby tak się zachować, jak taka gówniara pieprzona usuwa w pizdu i tam w dupie z nim, no ale 30-letnia? W miarę poważna, żeby takie rzeczy robiła? Nie wiem, może dziś to jest norma, ja jestem pierdolnięty, zacofany, że dziś tak się robi, się nie odpisuje i się usuwa i w pizdu i ten... Wiecie, ja... Ona mi tak nie pasowała, ale to zachowanie mnie po prostu rozpierdoliło, dobiło w chuj. Ja rozumiem, że mogę mi się nie spodobać, nie wiem, fizycznie, nie wiem, może... Kurwa, nie wiem, miałem tłuste włosy, nie wiem. Może byłem nudny, nie wiem, w każdym razie, no... Już pomijając to, no, takie zachowanie jest poniżej krytyki. Nie podoba mi się to i pewnie podejrzewam, że... Dużo lasek gdzieś tak robi, facetów pewnie też. Technologia miała przybliżyć nas, naszą komunikację międzyludzką, międzyptakuńską, a niestety w praktyce jest zupełnie odwrotnie. Ludzie się traktują jak jakieś, nie wiem, transakcje, by kurwa traktowali jeden drugi jako korzyść, czysta korzyść, a nic, żadnych wyższych wartości i no nie wiem, no mnie to troszkę przeraża, kurwa, ja nigdy lasek nie zrozumiem. Kurwa, ja mam wrażenie, że lepiej rozumiem te jebane, chaotyczne wykresy, nawet kurwa na bitcoinie czy funcie, niż kurwa kobiety. I to jest trochę, kurwa, przerażające, nie? Nie wiem, ja się chyba, kurwa, nigdy nie ożenię. Pierdolę, kurwa. Wolę whisky i roxy, nie? Naprawdę, kurwa. No. To taką miałem przygodę, nie? Taką miałem przygodę. No nie zawsze można być na fali. Siema.